W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, klękam dziś przed Twoim grobem w wielkim skupieniu i wyczekiwaniu, oczekując radości jutrzejszego dnia. Czuwam przy Tobie, moim Mesjaszu, adorując Cię w Najświętszym Sakramencie, starając się powiedzieć Ci, jak bardzo Cię kocham, jak bardzo potrzebuję Cię w moim życiu. Jesteś źródłem całego dobra, jakie mogło spotkać mnie w życiu. Dlatego jestem tu. Czuwam i wierzę z całego serca. Jezu, wierzę we wszystko to, co stało się przed wiekami. Twoje przyjście na świat, Twoje nauczanie, Twoją mękę i śmierć na krzyżu. Wierzę w Twoje zmartwychwstanie, które będę świętować już jutro. Zbawicielu, przychodzę dziś do kościoła z koszyczkiem pokarmów przeznaczonych do poświęcenia przez kapłana. Proszę, Panie, błogosław te pokarmy, błogosław mnie i całą moją rodzinę, z którą usiądę do stołu. Obiecuję Ci nie zatracić się w świątecznym chaosie, w gorączce przygotowań, w przywiązaniu do tradycji. Obiecuję przeżywać te święta godnie, pobożnie, myśląc o znaczeniu świąt wielkanocnych, myśląc o Tobie i Twojej ofierze. Jezu, spraw, by te święta były dla mnie i mojej rodziny bezpiecznym czasem, byśmy spędzili je w zdrowiu i radości, radując się perspektywą życia wiecznego i tego, co dałeś nam tu na ziemi. Panie, błogosław wszystkim, którzy będą spędzać ten czas samotnie, wszystkim chorym, cierpiącym i umierającym. Błogosław i pomóż wszystkim, którzy muszą uciekać przed wojną, którzy muszą walczyć o pokój i dobro. Pociesz wszystkich, w których sercach nie ma miejsca na radość. Otrzyj ich łzy, oczyść ich z bólu. Dziękuję Ci, że wszystkim nam ofiarowałeś obietnicę życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!